my! Ostatni sparring partner to już ekstraklasowy przeciwnik. Czujecie to, że zbliża się liga po takiej dość długiej przerwie? No na pewno czujemy. No, myślę, że ta przerwa nie była taka długa jak w pierwszej lidze. No, przerwa trwała tylko 2 miesiące, to w porównaniu z tym, co było rok temu, 4 miesiące, to jednak można nazwać krótkim okresem. Na pewno cieszymy się z tego powodu, że już za trzy dni będziemy mogli zainaugurować rundę wiosenną. Po to właśnie się gra w piłkę, żeby grać mecze, a nie żeby ciągle tylko trenować zimą na zaśnieżonych boiskach. Dlatego nie możemy się już doczekać piątkowego meczu z Zagłębiem. Ty z Zagłębiem Lubin, tym pamiętnym meczu, gdzie było 4-0, grać nie mogłeś. Oglądałeś go z trybun. Chcielibyście powtórzyć taki wynik? Myślę, że wszyscy by chcieli, żeby taki wynik się powtórzył. No, na pewno Zagłębie ma w pamięci ten mecz i będzie chciało się nam zrewanżować. My natomiast zagramy swoje, zagramy to, co potrafimy. Jedziemy po 3 punkty, no i myślę, że zadowoli nas zwycięstwo nawet jedną bramką. Nie musi koniecznie być tak widowiskowe jak w pierwszym meczu, ale najważniejsze w tym momencie będą 3 punkty. No właśnie, w takiej sytuacji, kiedy oni chcą się odegrać, a to my będziemy mogli kontrolować. Kto jest bardziej uprzywilejowanej sytuacji? No ciężko powiedzieć, to wiadomo, że wszystko zweryfikuje boisko. Na pewno Zagłębie jest głodne rewanżu, no bo przegrać 4-0 z Beniaminkiem na inaugurację to chwały nie przynosi, aczkolwiek my do tego spotkania podchodzimy spokojnie, poczekamy, zobaczymy, co się wydarzy i mam nadzieję, że wrócimy do Szczecina ze zdobyczą punktową. Z punktami lub nie, potem znowu wyjazd, 2 z rzędu mecze wyjazdowe. To fajny początek rundy czy nie do końca? No tak jest ułożony terminarz. No, na początku rundy jesiennej graliśmy 2 mecze u siebie, no teraz musimy to odrobić, zagrać 2 mecze na wyjeździe. Myślę, że szukając pozytywów, to na pewno fajnie, że zagramy na takich stadionach, że zagramy na stadionie, nowym stadionie w Lubinie, nowym stadionie w Gdańsku, gdzie na pewno będzie jak na ten okres zimowy dobra murawa, bo na pewno będzie podgrzewana, na pewno te trybuny jakoś też to ogrzewają, że na pewno będzie zagrać przyjemnie. W piątek być może staniesz przed szansą debiutu. Jak wielkie są w tobie chęci, żeby się pokazać kibicom i trenerowi? Bardzo duże. No, chęć debiutu, chęć pokazania się kibicom w Ekstraklasie. Na pewno jest to motywacja, żeby się pokazać i z jak najlepszej strony. Na pewno debiut dla napastnika byłby najbardziej udany, gdyby udało się strzelić bramkę. Zgadza się, ale najważniejsze jest zwycięstwo. Jak nie strzelę bramki, to a wygrałem mecz, też się będę bardzo z tego cieszył. Zagłębie pała wielką rządzą rewanżu, bo w rundzie jesiennej przegrali w Szczecinie 4-0, także na pewno będą chcieli wam bardzo wysoko zawiesić poprzeczkę. Na pewno będą chcieli się zrewanżować za tą porażkę w Szczecinie, ale wydaje mi się, że każdy zespół już w Ekstraklasie będzie tak samo do każdego meczu podchodził, chociaż niewątpliwie jedziemy na wyjazd, gramy u nich, także na pewno będzie ciężko. Jesteśmy na siłowni. Czy pod względem siły czujesz się bardzo dobrze przygotowany do rundy? Na pewno tak. No, dużo też mogę rzeczy poprawić, ale wydaje mi się, że ten okres, który mieliśmy przeznaczony na trening siłowy, wykorzystaliśmy każdy z nas w 100%. Jesteśmy całym zespołem dobrze przygotowani.